Siemaneczko, z tej strony Wazji, a w dzisiejszym dniu będziemy wykonywać zadania tygodnia piątego. Tak, dokładnie, moi mili, już jest za nami półmetek, połowa po prostu sezonu. Leci to niesamowicie szybko. Dziękuję wam serdecznie za wszystkie suby, lajki pod filmem, komentarze, wsparcie kodem Wazji Gaming i nie tylko. Zapraszam was również na naszego Discorda Wazilandia, link do niego znajduje się pod filmem albo na stronie głównej mojego kanału. Zapraszam was serdecznie, znajdziecie innych graczy, którzy również będą chcieli pograć, znaleźć ekipę. Znajdziecie również przecieki Astro, jak i Kubka. No i co, nie owijam już w bawełnę, przechodzimy do zadań tygodniowych tygodnia. Jeśli również chcesz się pochwalić swoimi zakupami tak jak inni, nie zapomnij rzucić screena wraz ze swoimi zakupami przy użyciu kodu WazyGaming na naszym Discordzie Wazilandia. Pierwsze zadanie polega na zadaniu obrażeń przeciwnikom będąc w pojeździe. Ja skoro tutaj jestem, patrzcie na to, wezmę sobie furę po prostu. Tak, musi do mnie strzelać. Planowałem sobie tutaj na ryzykownej rafinerii. Wow. Ale dostałem laser od gościa. Niesamowite. Przydałoby się trochę leczenia. Na 85. Pamiętajcie, że NPC też się liczą. Tam nie ma jakichś restrykcji, że to musi być tylko i wyłącznie gracz. Może to być również NPC. Dobra, ja sobie wjadę tutaj w te siorby. Podleczę się na spokojnie. No i przechodzimy do kolejnego zadania. Zadanie numer 2 jest mega szybkie i proste. Nie dość, że macie to z hipkiem z plusem, czyli to zadanie na wsparciu przez waszą drużynę. Polega na zebraniu broń po zlikwidowanych przeciwnikach. Mam już 7 na 10, dopiero co wylądowałem. No patrzcie na to, podnoszę bronię tutaj z pierwszego zlikwidowanego gracza i chyba zadanie będzie zaliczone, no pewnie. Co najlepsze, normalnie możecie podnosić te bronie po innych graczach i również, z tego co się orientuję, powinno wam to zaliczać. Wystarczy, że bronie po prostu leżą sobie na ziemi, a wy możecie z tego korzystać, je podnosząc. Co my tutaj mamy? W ogóle ta broń mi się wydaje, jakby to był jakiś taki Guile z Counter-Strike'a. Nie wiem, czy kraliście, dajcie znać. Jeśli tak, to mam takie wrażenie, że tak ta broń działa i wydaje takie dźwięki. No i przechodzimy do zadania numer 3. W zadaniu numer 3 musimy wykonać emotkę będąc przyczepionym na haku holowniczym z działka. Czyli dobra, jak to... Działko z hakiem holowniczym. Przyznaję, że musimy po prostu podczepić się pod jakąś furę. Dobra. I proszę bardzo. Wykonuję emotkę będąc przyczepionym. Nie no, to jest świetna emotka. Brawa, brawa, brawa. No i zadanie numer 3, jak widzicie. Pozostały nam już tylko i wyłącznie dwa zadania. Przedostatnie, użyj fontanny nitro będąc w pojeździe. To co, ja sobie tutaj po prostu tą miejscówkę spróbuję zlutować. Bo nitro leży niemalże wszędzie. Wystarczy je po prostu podnosić. No chyba, że ostatnio Epic tutaj zmniejszył dropa, no ale zobaczmy. A tutaj nie ma, dziwne.
Wi-Fi też nie ma. No i oczywiście strefa, jakby mogłoby być inaczej. No to co? Zabieram się stąd. I lecę może w kierunku potwornego przyczółku. Tam powinno być pełno nitro. Sobie tutaj zahacza tą miejscówę i dobra, co to jest? Wszystko zlutowane. Warzywa, banany. O, laserowy pistolet. Z chęcią go wezmę. O, i gitara. Mega. Dobra, teraz sobie to podmienię. Jak widać, nitro niestety nie ma. A już użyję gitary, żeby się szybko tam przemieścić. Jeszcze mam kawałek. No może tu będzie nitro, bo jest w sumie stacja benzynowa. Nie, chyba tego nitro jednak. Zawsze, tak jak coś jest potrzebne, to tego nigdy nie ma. Dobra, wyskakiwać z tego nitro. To się nazywa mega pek. Czy oni nie używają żadnych fur? No nic. Trzeba jednak podjechać na ten nitrodrom. Dobra. Jest boss. Nitro nie ma. Toż to jest jakaś masakra, jakby to nitro wyłączyli całkowicie. O, ma nitro, jest. Jest nitro, o to mi chodziło. Kolejna z nitro.
ja stąd spadam. Teraz wszystko, co musimy zrobić, odjeżdżam pojazdem i przesiadam się na miejsce pasażera, dzięki czemu mogę użyć fontanny nitro. Używam raz, dwa, trzy. No i jak widzicie, zadanie normalnie bez najmniejszego problemu wykonane. Pozostało nam już ostatnie zadanie, polegające na zadaniu graczom obrażeń z broni o klasie rzadkości epickiej lub lepszej. No ja tutaj znalazłem sobie ten karabin laserowy, on jest zawsze po prostu epicki. No ale jakbyście chcieli coś lepszego, możecie po prostu podlecieć i przykładowo zlikwidować bossa. Czy on tutaj jeszcze jest? On chyba gdzieś uciekł. No dobra, no nic. Albo go zabili. A już to kończę zabawę po prostu z tym laserowym karabinem. Jak widzicie, to by było na tyle. Zadania tygodnia piątego mam wykonane. Zadania bardzo łatwe, szybkie. Gdyby nie to nitro, to te zadania myślę, że udałoby się nawet wykonać w 5 minut. Przy większym szczęściu niż moje. Jeśli film wam się podobał, nie zapomnijcie zostawić komentarza pod filmem. Obejrzałem, lajka, dołączyć na naszego Discorda Wazilandia. Oraz jeśli chcielibyście mnie wesprzeć, bo lubicie te filmiki, to co lubię, zapraszam do skorzystania z opcji wsparcia YouTube'a albo całkowicie bezpłatnie poprzez kod WaziGaming w sklepie. Nic was to nie kosztuje, a mi zawsze pomoże. Akurat teraz w dalszym ciągu męczę się jeszcze na starszym kompie, ponieważ moja nowa karta graficzna jest niestety na reklamację, tak więc mile byłoby to widziane wsparcie z waszej strony. Dobra, nie zabieram wam więcej czasu, życzę miłego dnia czy tam wieczora i do zobaczenia w kolejnych odcinkach albo na Discordzie. Hej! Jeśli filmik wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz o dołączeniu do naszego Discorda. Link znajduje się na stronie głównej WaziGaming. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy WaziGaming w sklepie. Hej!